Halo, halo Pawle, słyszysz mnie? Właśnie wyraźnie. Okej, myślę, że tutaj wszyscy słyszą także Pawła. Zaraz tutaj będzie cię też widać. Jeszcze zrobię tylko małą roszadę sobie tutaj na ekranie. Okej, mam nadzieję, że widać cię coś. Widzę, że tutaj jeszcze czat nie do końca działa po prawej stronie. Zaraz to zrobię. Pawle, więc tak, chciałem z tobą porozmawiać o twoim projekcie, ale nim zaczniemy może rozmowę o twoim projekcie, to może byś dwa zdania powiedział o sobie widzom. No, dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Czapiewski Paweł. Jestem jednym z kierowników zespołów w Centrum Embedded, komórce firmy SII Polska. W moim obszarze zainteresowań są projekty Embedded, głównie z obszaru automotive, tak, czy samochodowego segmentu, tudzież kolejnictwa. Okej, super, super. No i właśnie embedded, więc tutaj chciałem z tobą pogadać o projekcie Ewa, tak? Jak się Tak. nazywa projekt? Skąd w ogóle nazwa Ewa? Bo to mnie tak troszeczkę interesowało. No każdy projekt, ciekawy projekt musi mieć ciekawą nazwę. Tutaj Ewa, bo jest, kojarzy się z nazwą przyjemną, damskie imię, tak? Ale też Ewa to skrót jest od angielskich słów Ecological Vertical Agricultural Assistant, tak? Czyli to jest coś, co ma być asystentem do uprawy ekologicznej w farmie wertykalnej. Farmy wertykalne to takie są uprawy, gdzie się hoduje rośliny, prawda, na takich półkach ustawionych jedna na drugą. Stąd ta nazwa. Okej, właśnie, tak teraz opowiadamy. Może masz jakieś zdjęcie Ewy, żebyśmy mogli sobie tutaj łatwo wyobrazić, jak Ewa wygląda? Czar pryśnie, jak pokażę, jak wygląda Ewa, bo Ewa jest niezgrabną szafą, w której zajmuje swoje miejsce. Ewa wygląda mniej więcej tak. To jest szafa, w których mamy półki badawcze, w których są izolowane środowiska, w których możemy mamy roślinę, w której będziemy ją regulować parametry środowiska. Okej. No to teraz faktycznie wygląda wertykalna dość hodowla. Widzę, że tam się coś już świeci, to troszeczkę właśnie kojarzę kolor światła z moją szklarnią. No dobra, widzę, że tutaj każda roślinka osobno, więc może opowiesz do projektów na hodowlę uprawy roślin w różnych konfiguracjach jest sporo. Może powiesz, co takiego szczególnego właśnie wyróżnia Ewę na tle innych projektów takich? Czy ma coś takiego wyjątkowego? Znaczy w ogóle geneza jest nietypowa tego projektu, bo on powstał jako znaczy moim hobby w czasie wolnym. Lubię występować w różnych konkursach programistycznych, jakichś hackathonach, jakichś takich wyzwaniach, które właśnie z takim programowaniem mają do czynienia. I w zeszłym roku pojawił się konkurs organizowany przez firmę Intel pod tytułem Innovate FPGA. Tutaj celem tego konkursu było wypromowanie jakiegoś ciekawego zastosowania użycia właśnie intelowych płytek FPGA. No, brzmi to ciekawie, więc zebrałem zespół, trzyosobowy zespół, który zrobił burzę mózgów i taki właśnie wymyśliliśmy koncept, który by polegał na tym, żeby spróbować zbudować właśnie taką farmę, w której kontrolowalibyśmy środowisko, a całość byłaby nadzorowana przez sztuczną inteligencję, tak żeby można było optymalizować ten proces.
O, czyli poważne technologie. I FPGA, i tutaj jeszcze sztuczna inteligencja. No, jest poważnie, poważnie. No, to się zaczęło rozkręcać coraz bardziej, bo zaczęliśmy analizować ten problem, jak to rozwiązać, całą tę koncepcję zaczęliśmy zamieniać na papier, przelewać to i się okazało, że to będzie kosztować worki złota. Może ten hardware, sam układ FPGA byłby finansowany przez sponsora, on rozdawał wszystkim, którzy przeszli kolejny etap, no ale całe te peryferia to są dość pokaźne pieniądze, tak? Teraz zaczęliśmy się zastanawiać, jak ten problem rozwiązać. No i wpadliśmy na pomysł, że firma SII wśród swoich wewnętrznych pracowników ma taki program, który się nazywa Sponsoring Passive. I otóż chodzi w tym programie o to, żeby finansować jakieś ciekawe hobby pracowników, pokazywać, co oni potrafią. I potem to oczywiście marketingowo odpowiednio sprzedawać. No i w ramach tego złożyliśmy całą aplikację, powiedzieliśmy, że tu jest taki konkurs, który jeszcze SII wypromuje. No i SII się o dziwo zgodziło. Zgodziło się na ten projekt. Dostaliśmy dofinansowanie, które właśnie w całości zostało wykorzystane, żeby ten hardware zbudować. No tak, widzę tutaj kawał hardware'u, tutaj jakieś poważna konstrukcja, prawie troszeczkę kojarząca mi się z drukarką, jakieś silniki krokowe widzę. Może opowiesz troszeczkę o konstrukcji, co tutaj takiego ciekawego widać na tym ekranie, do czego służą te silniki krokowe, co tutaj tak objeżdża tą farmę. No, to jest skojarzenie jest całkiem trafne, bo podobne mechanizmy są używane właśnie w drukarkach 3D. Notabene ta konstrukcja jest z drukarki pochodzi. To jest ramię robota, który ma za zadanie kontrolować te roślinki. Tak? To jest jeszcze prototyp, tu jeszcze nie wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. Jesteśmy na fazie cały czas takiego aktywnego developmentu. Idea jest taka, żeby ten robot mógł te roślinki ważyć. Jest tutaj taki chwytak, który ma za zadanie te właśnie roślinki ważyć. Jest tutaj sensor, zagadka, co to jest dla ciebie, co to za sensor, kojarzysz? Oj, tutaj na live'ach się już ten sensor bardzo dużo razy pojawił u mnie. Jest to sonda pH. Tutaj budowaliśmy na live'ie pH-metr, więc jeszcze się tutaj to często pojawia u mnie. I też mam zawsze z tym problem, ponieważ no, sonda pH nie może być tak specyficznie, musi być zanurzana co jakiś czas. Najlepiej, żeby jeszcze ze swoim tym roztworze cały czas siedziała, więc też właśnie miałem z tym wiele problemów. Czy może by tak dało radę jeździć tym ramieniem, jakoś obsługiwać ten pH-metr, zastępować manualne takie sprawdzanie zbiorników i tak dalej. No, jesteśmy w trakcie, jeszcze nie wiem, czy to będzie działać, ale właśnie pomysł jest taki, żeby ten pH móc mierzyć właśnie te roślinki. Notabene cała ta sałata, która jest tutaj hodowana, to jest coś ciekawe, jest hodowana w postaci takiej uprawy hydrofonicznej. O tak. O hydroponice To tutaj też. też rozmawialiście, tak? To Tak. No i oczywiście to pH ma kluczowe znaczenie. Zdaje się, że sałata, bo taki sobie postawiliśmy cel, lubi między 4,5 a 6,5 pH, więc to w ten sposób można. Więc z jednej strony jest tutaj ramię, na końcu tego ramienia jest ta sonda pH, z drugiej strony jest chwytak, który miałby też te sałaty odpowiednio ważyć. Okej, czyli korzystając z ważenia sałaty można ocenić, czy rośnie, czy już nie rośnie, tak? Tak, no bo w ogóle tutaj dochodzimy do clou tego projektu, czyli tej sztucznej inteligencji. W jaki sposób ten algorytm miałby się uczyć? No Tutaj właśnie. myślę, że to szalenie ciekawe jest i to jest właśnie, bo takich projektów jest setki, jak nie tysiące różnych. Naszym nowym, który myśmy chcieli tutaj zaproponować, jest użycie właśnie algorytmu
pod tytułem Uczenia ze wzmocnieniem. Tak, tu jest to, nie wiem, na ile twoi widzowie się w tym temacie bawią, ciekawią, na ile można tą koncepcję tutaj rozwinąć. No, proszę bardzo, tutaj są bardzo zróżnicowane. Poziomy każdy jest ciekawy różnych tematów, więc myślę, że możesz spokojnie tutaj puścić wodzę i poszerzyć nam ten temat. Ja jestem na pewno zainteresowany takim tutaj algorytmem uczenia wzmocnienia, tak? Czy generalnie uczenie ze wzmocnieniem jest takim sposobem sztucznej inteligencji, który funkcjonuje na obrzeżach na razie jeszcze sztucznej inteligencji? Ono mamy, prawda, uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane. To nadzorowane jest bardzo popularne dzisiaj, te wszystkie sieci głębokie, one biją tutaj rekordy popularności, ale naukowcy cały czas rozwijają również trochę mniej popularne algorytmy. Jednym z nich jest właśnie uczenie ze wzmocnieniem. O tym się z tym algorytmem zrobiło na nowo głośno parę lat temu, kiedy maszyna pokonała w Go mistrza świata aktualnego. Słyszałem o tym wydarzeniu. No właśnie pod spodem działał algorytm uczenia ze wzmocnieniem. Idea jest następująca. Go generalnie trudną grą jest dla maszyny, trudniejszą niż takie szachy, bo drzewo kombinacji, które tam się pojawiają, jest znacznie, znacznie szersze. Strawestować to całe drzewo jest trudniej. No, ten algorytm polega na tym, że budujemy takiego inteligentnego agenta, który ma za zadanie wchodzić w interakcję ze środowiskiem. Znaczy, on jest tutaj, mamy nasze środowisko, w tym przypadku nasze stan różnych parametrów związanych z rozwojem sałaty. Będziemy jakiegoś mieli obserwator stanu, który ten środowisko będzie obserwował, i agent, który będzie podejmował różnego rodzaju akcje. Dolać wody, zmienić pH, zmienić nasłonecznienie, zmienić taki kolor światła itd., itd. I ten algorytm będzie uczył się na podstawie sygnału zwrotnego od środowiska. I to dwa rodzaje sygnałów zwrotnych się pojawiają. Albo to jest sygnał nagrody, albo kary, tak? Albo kij, albo marchewka. I teraz w naszym przypadku, naszego systemu, tym sygnałem nagrody będzie sygnał z kamery. Jest tutaj kamera, która ma za zadanie dokonywać optycznej analizy sałaty. I na podstawie tego sygnału będziemy mogli oszacować, czy ta sałata rośnie, czy nie. Także taki jest tutaj idea, że ten algorytm się udało za pomocą prostej biblioteki OpenCV oszacować parametr, jak ta sałata rośnie. Jest to brzmi ciekawie, algorytm jest całkiem trywialny, bo wystarczy policzyć odpowiednio zielone piksele na odpowiedniej masce. Tak? Ale to daje nam miarę, którą możemy oszacować, ok, czy sałata rośnie, czy nie. I to służy właśnie jako sygnał zwrotny do naszego inteligentnego agenta. No nie, brzmi super. W ogóle faktycznie myślałem, że tutaj OpenCV to będzie jakiś bardziej rozbudowany algorytm i tak dalej, i tak dalej. Tutaj no dość takie, powiedzmy, wykorzystanie czegoś nie tak skomplikowanego, a można określić, czy sałata nam rośnie i zwrotną wiadomość. No, brzmi to bardzo imponująco. Wygląda tak, że naprawdę świetnie to można. I czy udało wam się już jakąś sałatę wyhodować w tej farmie? Znaczy, jeszcze nie, udało nam się sporo zabić, tak? Ten algorytm działa w ten sposób, że on uczy się też na błędach, tak? To cały czas jesteśmy też na etapie usprawniania hardware'u, łączymy ten hardware z softwarem. Się okazuje, że te software pisze się łatwo, z hardware'em jest gorzej. Ta ilość stopni swobody jest tutaj całkiem spora, więc własna płytka PCB powstała do tego, pierwszy prototyp za nami, będziemy teraz integrować, także jesteśmy na etapie integracji tego O, setu. może nawet widzę tutaj jest chyba opuszczone światło, tak? Regulacja poziomem
światła jest poprzez jego obniżanie, podwyższanie, czy mi się tylko wydaje? Nie, regulacja naświetlenia jest oczywiście tutaj najprościej to zrobić za pomocą zwykłego PWM-a, A, czyli PWM-a właśnie, okej. szerokością modulacji, ale jest literatura jeszcze podaje, że ma tak naprawdę znaczenie odległość od źródła światła. To jest rośliny starają się do tego światła zmierzać, prawda, ruszają się za światłem, stąd odległość od tego źródła światła ma wpływ na rozwój rośliny. Taki parametr również chcieliśmy pozostawić jako naszemu inteligentnemu agentowi, jako parametr do modyfikacji. Świetnie. Tak w ogóle z jakich technologii tutaj korzystacie, tak właśnie dla osób, które może chciałyby spróbować zbudować takie coś u siebie, jakich technologii, jakie tutaj technologie poznawać, powiedzmy do tego embedded, tutaj do no, OpenCV już mówiłeś, do FPGA co tutaj poznać, albo co do tego, no tak jak mówiłem, uczenia się tutaj warto z czym przygotować, z jakimi technologiami, o. No, Zastanawiam się. dobór technologii jest też w specyficzny sposób prowadzony. Ja tylko dodam, że to jest oczywiście tak naprawdę całkiem skomplikowany projekt. On nie byłby możliwy bez zaangażowania całego zespołu, tym pierwotnym teamem, który się pojawi trzyosobowym, oprócz mnie dwóch inżynierów bardzo zdolnych, Tadeusz Późniakowski, wykładowca jednej z trójmiejskich uczelni i Piotr Wierzgała, działający na trójmiejskim rynku w obszarze machine learningu, to myśmy stworzyli ten zespół korowy, ale potem do tego projektu dołączyli cała rzesza bardzo zdolnych inżynierów właśnie z obszaru embedded. Ten projekt się okazał jest dalej rozwijany w ramach tak zwanego projektu ławkowego. W momencie, w którym inżynierowie z Centrum Embedded nie mają aktualnie alokacji w projekcie, mogą spróbować swoich sił właśnie z projektem EVA. I jest ten projekt jest dla nas też wtedy poletkiem do zabaw, do poprawiania swoich kompetencji w różnych obszarach. Generalnie technologii jest tutaj bez liku, bo mamy część naszego układu sterującego. On pierwotnie był właśnie za pomocą FPGA zrobiony. Później przeszliśmy z różnych względów, żeby też łatwiej to skalować, łatwiej zdobyć zwykły Raspberry Pi, które można stosunkowo wygodnie oprogramować za pomocą Pythona. Ma ten nasz układ centralny, komunikuje się z szeregiem jakichś jednostek wykonawczych. Tutaj jest zrobiony kontroler za pomocą zwykłego Arduino, z którym oprogramowany w C, tak, z szeregiem czujników, z szeregiem aktuatorów. Jest ma bazę danych potrzebna, więc tutaj różne bazy danych też w naszym projekcie analizowaliśmy. Jest też bardzo ważna w tym projekcie warstwa wizualizacji, która jest opracowana za pomocą grafany, która nam pozwala budować bardzo ładnie wyglądające dashboardy, w których możemy oglądać dane. To oprócz tego też mamy agenta, który się uczy. I tutaj zaczęliśmy od implementacji implementacji tego algorytmu reinforcement learning, ale okazuje się, że też są gotowe biblioteki, które takie funkcjonalności wspierają. TensorFlow na przykład teraz bardzo popularna w obszarze machine learningu, mimo że dedykowany do sieci głębokich, również ma swoje biblioteki, które wspierają właśnie takie rozwiązania. No, oprócz, jeżeli byśmy chcieli jakiś mieć frontend, no to nie obejdzie się, prawda, bez jakiegoś HTML-a czy JavaScriptu, w którym ten frontend wespół z grafaną jest zaimplementowany. Rozumiem, rozumiem. No tutaj szereg faktycznie umiejętności od Pythona przez rodzinę C w embedded, właśnie tutaj algorytmy
Uczenia maszynowego, mówisz TensorFlow i tutaj OpenCV, no to jest trochę tutaj technologii i ciężko to faktycznie samo, więc fajnie to na pewno w zespole tworzyć, no to zdecydowanie. Jeszcze jedną technologię, o której warto wspomnieć, jest też technologia, którą teraz aktualnie rozwijamy również równolegle. Jest C-Sharp zespół z Unity, który nam pozwala zbudować symulację całego tego środowiska. Problem z uczeniem maszynowym jest taki, że jest to czasochłonne bardzo. Potrzebujemy setek iteracji. Mamy tu takie podejście, że chcemy równolegle do fizycznego świata zbudować jego matematyczny model. Mamy całe środowisko z engine do gier, prawda? Unity programowalny w C-Sharpie można też będziemy go wykorzystywać do tego, żeby matematyczny model zbudować. Czyli da się, ja wiem, że to jest uczenie maszynowe, testować to, tak? W jakiś sposób przez to. Testować to chcemy wykorzystać, żeby przyspieszyć uczenie się, tak? Żeby tutaj jedno z drugim mogły się wspierać. To znaczy, chcielibyśmy ten model doskonalić, tak, żeby móc ten proces samego uczenia przyspieszyć. Ale też to testowanie jak najbardziej. Łatwiej to wtedy taką symulację wyskalować, prawda? Nie trzeba czekać aż o 20 dni minie, zanim ta symulacja osiągnie swój stan. No tak. No, to wygląda imponująco, że jeszcze takie ciekawe technologie tutaj dorzucacie. Tutaj dostałem jakieś pytanie na czacie. Mam rozumieć, że tutaj dotyczące głównie tego OpenCV, bo tutaj analiza była dwuwymiarowa, sałaty z góry na ilość zielonych pikseli, czyli tutaj pytanie było o wzrost właściwie już potem w górę chyba. Czy dokonujecie takiego pomiaru, czy wystarcza ten pomiar 2D sałaty z góry, czy nie lepiej dodawać trzeci? Były jakieś problemy z tym? Ten pomiar z góry to był tylko taki do celów demonstracyjnych. Docelowo, co my byśmy chcieli zrobić, to jest zamontować kamerę na ramieniu robota. Wtedy możemy sterować też punktem odniesienia tam, gdzie on się znajduje. Aczkolwiek to jest w fazie rozwoju jeszcze. Jest inny problem, który jest tutaj dość istotny. Zanim wyrośnie ten pierwszy zielony fragment do góry, to sałata rośnie w dół. Też tam pojawiają się korzenie. Stąd właśnie taki pomysł, żeby ten sygnał zwrotny, ten sygnał nagrody do algorytmu był połączeniem dwóch metryk. Z jednej strony pomiar zielonego, ale też właśnie tą spróbować tą sałatę zważyć. Tak? To są tego. Po to ważenie. Dobra, już rozumiem. Nie, no to wygląda naprawdę zaskakująco, że tutaj. I rozumiem, że przez takie zastosowane technologie, no właściwie skalowalność jest dowolna, jedynie tutaj mechanika pewnie będzie potem ograniczała w skalowalności tego. I fundusze oczywiście. No tak. Okazuje się, że taki robot z takimi, to jest dość szeroka szafa, dość wysoka, to są dość ciężkie rzeczy. To jest nietrywialne zbudować takiego robota. Drukarkę łatwo jest, kiedy te pręty są stosunkowo krótkie, to się zaczyna robić ciężkie, to się zaczyna robić wrażliwe na jakość tej konstrukcji. W pierwszych iteracjach, czego nie przewidzieliśmy, a tu jest dość jasne, te prowadnice są zamontowane na brzegach tej szafy, to ta szafa zaczęła działać jako wielkie pudło rezonansowe. I to się zaczęło grać, prawda? Te silniki krokowe nawet dość głośno zakłócały pracę w tym środowisku, w którym to stało, więc musieliśmy takie trywialne problemy, jak akustycznie wygłuszać tą szafę. Notabene zrobiono dedykowanie pod ten projekt. Tak się bawiliśmy w stolarzy również. Faktycznie tutaj widać jakieś takie dodatki w stylu wentylacja odpowiednia dla każdej rośliny.
tak dalej, więc. A to jest, okazuje się, że to nie jest żart. Naukowcy zajmujący się hodowlą roślin, to są publikacje naukowe, które dowodzą, że ma statystycznie znaczenie, to jest fakt, roślinom, jak się włącza muzykę. Inaczej To rosną. są Tak to. głośniczki? Nie, to nie są głośniczki, bo wydaje mi się, że to nie ma znaczenia jako sama taka muzyka, ale przepływ powietrza, tak? Kluczem jest. Więc nie do końca naukowcy wiedzą, dlaczego tak jest. Być może ten wibracje zwiększają, pobudzają komórki do wzrostu. Więc postanowiliśmy również taki zastosować. Z tyłu tu są wycięte otwory, w których są wstawione wentylatory, po prostu takie komputerowe do chłodzenia płyty głównej. Tutaj sterujemy tym, żeby móc nawiew na sałatę. Dobra. No, u mnie w moim projekcie szklarni też wiem, że bardzo jest ważny temat wietrzenia, ponieważ jak nie wywietrzę dobrze szklarni, to nagle pojawiają się tam hodowle, których nie chciałbym osiągnąć. Dokładnie tak. Może też z tego względu. Tutaj ja tak pytam pod względem tego, ponieważ czy na przykład w moim przypadku widziałbyś opcję zastosowania uczenia maszynowego w takim przypadku, kiedy chciałbym moje manualne pomiary pH, które patrzą, jak tam się zmienia mój roztwór, którym podlewam rośliny, zmienia się od wszystkich tych czynników, które tam dodaję, bo dodaję do wody odpowiednią mieszankę minerałów, soli. No i właśnie, potem okazuje się, że trzeba dopasować do tego pH. I często prócz takich środków jak pH plus i pH minus, ciężko sobie wyobrazić, jak te wszystkie elementy wpływają na mój roztwór. Więc czy na przykład po iluś pomiarach manualnych moim pH-metrem da się właśnie przy pomocy uczenia maszynowego i na przykład Pythona wykonywać jakieś takie modele predykcyjne, które pozwolą mi na przykład już potem oszacować, dodałem tyle, tyle, tyle tego, to prawdopodobne pH jest takie, a takie. Jak najbardziej, tylko to też staramy się próbować uwzględniać, czy mamy pompy perystaltyczne, które będą potem dolewać substancji do tych właśnie doniczek. Problem jest jednak taki, że to nie będzie kilka. To nie będzie kilkanaście pomiarów, a podejrzewam, że setki tysięcy. To szybko z modelu nie stworzę, już widzę. To pewnie z każdym kolejnym pomiarem będę miał tylko przybliżone coraz bardziej wartości, ale to długo bym musiał przybliżać. Dokładnie tak. No to niestety tak algorytmy sztucznej inteligencji polegają na tym, że musimy mieć bardzo ogromne ilości danych, tak? Więc może lepiej skorzystać z jakiegoś ramienia. Ramię wygląda bardzo, bardzo imponująco i może taki pomysł jest jakąś inspiracją na pewno do stworzenia hodowli, takie robotyczne ramię. No, to jest pierwszy prototyp, więc ja myślę, że to 9 to też jest za mało. W sensie, to jest tylko proof of concept, który miał pokazać, że taki robot mógłby funkcjonować. No, myślę, że jakbyśmy chcieli takie robić eksperyment, to pewnie trzeba by jeszcze to bardziej zwielokrotnić. Kto wie, może jakimś dronem dolatywać do tej sałaty. Widziałem, że faktycznie obszar, nazwijmy to agro w skrócie, to bardzo się zaczyna przyjaźnić z dronami i tak dalej, więc może faktycznie gdzieś tam jakieś takie roboty nie zdalnie sterowane już, a samojeżdżące i tak dalej. Brzmi to dobrze.
Dobrze, więc tutaj chyba na razie żadnych pytań na czacie nie znalazłem. Mam nadzieję, że mogę jakoś tutaj. Widziałem, że masz jakąś ładną stronę, czy jakiegoś linka potem będę mógł dorzucić do filmu. Pewnie tak, ta strona, którą tutaj pokazuję, to jest właśnie pierwotna koncepcja tego rozwiązania, które zostało zgłoszone. No, muszę się pochwalić, że w zespole tutaj zdobyliśmy Regional Final, co znaczy, że myśmy w obszarze tutaj EMEA, czyli Europy, tutaj części Euroazji, zdobyli piątą nagrodę, więc to tak O. dość jest. No i to jest strona, która naszą koncepcję tutaj opisuje, co myśmy zrobili. Tylko to już jest troszkę do przodu poszła nasza elementy i w ten sposób pewną zajawkę można tutaj znaleźć tą O, projekt. tutaj widzę, że faktycznie wykresy bardzo, bardzo dobrze wyglądające tutaj. Woda w. No tutaj jest to może mało czytelne, ale pokazuje, że to podejście jest przyszłością. Jeżeli Okej. chodzi o zapewnianie podejścia, to okazuje się, że hodowanie takich wertykalnie roślin jest bardzo ekologiczne. Dlatego, że normalnie, gdybyśmy hodowali taką sałatę w ziemi, to musimy tą podlewać ją, prawda? To już więcej tracimy tej wody. Musimy tą wodę nawozić i te nawozy potem gdzieś spływają, prawda? W momencie, w którym mogliśmy to robić w takiej uprawie hydroponicznej, to zużycie wody, no można tą wodę wykorzystywać ponownie. No tak, no tak. Jeszcze ciekawszym podejściem, jak ktoś by chciał tą koncepcję hydrofoniczną rozwinąć, jest uprawa akwafoniczna. No tak. Nie, tak czytałem Słyszałem się. jeszcze bioponika, tak, jest kilka tych odmian faktycznie. Tam się dodaje jeszcze ryby, tak? I karmi te rośliny odchodami ryb. Tak? Tak, tak, tak. To są bardzo ciekawe. Jakbyśmy mieli kilkucyfrowy budżet, to moglibyśmy jeszcze hodować ryby w tym. No niestety to by się wiązało, prawda, pewnie z jakimś już trzeba model przygotowany mieć, żeby tych ryb nie zabijać za dużo, prawda, bo tam No też tak, musiałby. to już lepiej. No, ta przegrana dla uczenia maszynowego, czyli ofiary w rybach, no to nie byłaby fajna, może jakieś inne wtedy musiały być bardziej już dokładniejsze, małe wartości, a nie takie duże obserwacje. No racja. A w ogóle tak z twojego punktu widzenia. Czy faktycznie uczenie maszynowe ma jakiś taki realny, nie tylko tutaj w takiej uprawie hydroponicznej pole do popisu, ale w normalnych uprawach i w rolnictwie miejsce? Jest miejsce dla uczenia Już się maszynowego? to używa różnych podejść. Ja gdzieś słyszałem, że na przykład się sieci maszynowe, na przykład Chińczycy używają do hodowli świń. Świnie O. chore znajdują sieciami neuronowymi. No więc no, jak powiedział Andrew Ng, czyli ten twórca TensorFlow Frameworku, wielki guru, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja to jest nowa elektryczność. W tym sensie, że elektryczność zrewolucjonizowała cały świat, sposób transportu, sposób produkcji, no, cały świat został zmieniony przez wprowadzenie elektryczności. To samo stanie się ze sztuczną inteligencją. Ona zmieni wszystkie obszary. Tak? To niektóre łatwiej są podatne na te zmiany, inne mniej, ale to nas czeka. To jest tylko kwestia przyszłości, czasu. Czy ten konkretny algorytm, to oczywiście nie wiem, ale myślę, że tak. Już dzisiaj też wspomniałeś, że używa się dronów do nadzorowania hodowli. Nawet ja słyszałem o satelitach też. Jak są duże pola, to można je obserwować przez satelity. To też się. No to tak. Analiza obrazu znowu jakaś. Tylko tam jest już oczywiście bardziej No tak. rozbudowana niż tylko.
No ale widać, że jest to dobry kierunek. No nic, to będzie się tutaj widać, że podszkolić w uczeniu maszynowym, może coś dla swojej szklarni też przewidzę takiego, żeby się poczuła mądrzejsza trochę, a nie tylko taka prosta automatyka. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Pawle, za taką rozmowę Dziękuję i za za zaproszenie. opowiedzenie o projekcie. I do powodzenia w rozwoju Ewy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dzięki też również Tobie w nadaniu inteligencji Twojej szklarni. Zapraszam do kontaktu. Już miał jakieś problemy, chętnie wesprzemy. Dzięki, dzięki i Do na razie, usłyszenia. Cześć. hej.